Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony zapachom, których ja nie lubię albo nie mogę się do nich przekonać. Zawsze wszystkie odcinki były poświęcone moim zapachom top 3, top 5 i takim ulubieńcom albo orzeźwiającym. A dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o perfumach, które niekoniecznie skradły moje serce, niekoniecznie lubię, niekoniecznie jakby mogę się do nich przekonać, więc koniecznie zostańcie ze mną. Tak jak powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek będzie nieco kontrowersyjny, a może i intrygujący też zapewne, bo chciałabym poruszyć i opowiedzieć Wam o czterech zapachach, które są w mojej kolekcji, ale ja niekoniecznie uważam je za jedne z lepszych albo ulubionych. I pewnie dla niektórych, tak jak każda osoba, mam swoją opinię, tak pewnie nie dla każdego, nie każdy będzie się zgadzał z tym, co powiem, no ale przystąpmy właśnie do takich czterech zapachów, bo przyniosłam aż cztery zapachy, do których ja nie mogę się przekonać, które nie mówią do mnie, które kupiłam w ciemno albo zdecydowałam się, że dam im jakby swoją szansę. Nigdy jakby te perfumy nie skradły mi na tyle serca, że lubię po nie sięgać, ale pierwszym zapachem będzie może niekoniecznie zapach, którego ja nie lubię, ale bardzo dziwny, przedziwny zapach Gucci Memoir d'un Odeur, jeśli dobrze czytam. W każdym bądź razie ten zapach jest zapachem, który Alberto Morillas stworzył w 2019 i miał jakby wzorować odtworzenie naszych takich z pamięci obrazów, bo takie było założenie. Głównymi notami oczywiście jest rumianek i taka gorzki almond. I oczywiście jest tu taki przedziwny indiański jaśmin i w ogóle nuty takie jaśminowe. No i oczywiście, tak jak powiedziałam, ten migdał. Ja bardzo chciałam ten zapach poznać, kupiłam go w zeszłym roku i powiem Wam, że jest tak przedziwnym zapachem. Przywodzi mi na myśl właśnie nie tyle rumiankowość albo jakby tą nutę migdałową, ale przywodzi mi na myśl właśnie taki zapach trzewiasty, bym powiedziała, takiej ziemi, ziemistości, korzenności. Gdzieś tam idziemy przez las i jest taki zaduch, taki nieciekawy zapach. Takie on jakby u mnie daje reminiscencję. Ja sobie tak pokrótce też czytam historię tego zapachu, bo Gucci, a właściwie Alberto Morillas, miał za założenie otworzyć właśnie gdzieś tam każde perfumy zakodowują jakiś taki obraz naszej pamięci. Tutaj chciał oddać taki transcendentalny zapach. Pod tym względem, bym powiedziała, mu się udało. To jest taki przedziwny, ziemisty, gdzieś tam deszczowy zapach. I można by powiedzieć, że jest klasyfikowany jako właśnie taki zapach powietrzny, piżmowy, transcendentalny, ale też bardzo autentyczny i przeciwny. Ja nie wiem, ja powiem Wam szczerze, nie mam zakodowanego w pamięci obrazu rumianku, ale ten zapach jest gdzieś tam taki może piżmowy, gdzieś taki maski, ale generalnie on mi się kojarzy z taką właśnie zatęchłą ziemistością. Gdzieś może tam się później przebija ten jaśmin, ale jest taki dla mnie zatykający. Bardzo mi się podoba za to butelka i wierzę, że miał być to taki zapach transcendentalny, taki właśnie 4D, taki nieprzenikniony. Pod tym względem wydaje mi się, że on jest bardzo, bardzo taki magiczny, ale ja nie mogę go nosić. Jest mi coś takiego, że mi się niekoniecznie, bardziej mi się kojarzy właśnie z takim ciemnym, przerażającym lasem i gdzieś ten deszcz wibruje, pada i no niekoniecznie czuję się dobrze. Także to jest taki zapach do, mimo że z całym szacunkiem, cieszę się, że mam go w kolekcji, ale to nie jest zapach,
po który sięgam. Następnym zapachem, który, słuchajcie, ja wiem, że jest wśród tutaj moich subskrybentek bardzo dużo osób, które uwielbiają Elisab. Ja lubię, ja już powiedziałam to wielokrotnie, lubię Elisab jako projektanta sukienek, przepiękne, eteryczne, księżniczkowate, robi outfity i sukienki. Natomiast jako kreatora perfum, ja nie widzę go. Tutaj, jak widzicie, jest w pudełeczku. Ja go przechowuję, może do kogoś w końcu trafi. Kupiłam w ciemno zapach, który Wam przedstawiałam. Girl of Now, Forever Elisab. Jest to taki zapach właśnie słodko-cytrusowy, waniliowy, trochę taki gourmand. Oczywiście stoi za nim Dominique Rupion. Są to takie nuty malinowe, gdzieś tam ta starta cytryna, co wydawało mi się, że będę lubić i znowu dawałam szansę Elisab, jeśli chodzi o zapachy. Jest tu też czarna porzeczka, którą ja generalnie lubię. Jest gdzieś taka nuta waniliowa, kaszmirowa, więc powinno być fajne, dziewczęce, cudowne wykończenie perfum. No i słuchajcie, po odkryciu dla mnie cały czas jakby eksploatowany był ten wątek jaśminowy. Ja tu się nie mogę doszukać tego jaśminu, ale jest kwiat pomarańczy. Może on powoduje, że gdzieś zanika właśnie ta świeżo starta cytryna, ta malina. Ja tego nie widzę i po prostu dla mnie on jest mega duszący, wcale nie dziewczęcy, wcale nie jakiś owocowy. Gdzieś mi ten taki kompot owocowy gdzieś mi ucieka. Ja po prostu się w nim duszę i aż nie mogę znieść nawet tego pierwszego akordu. Ja mam tak ogólnie do perfum Elisab, ja ich nie lubię, przepraszam, nie znoszę nawet, bym powiedziała. Na kimś być może one przepięknie pachną, to wszystko też zależy od tego, jakie zapach lubimy i od naszego pH skóry. Natomiast tu jest coś w nim tak dręczącego, tak ciężkiego, że ja dostaję bólu głowy. Wydawało mi się, że tworzy to jaśmin Samba, który lubi być eksploatowany, czy można by tu Biblię właśnie napisać o zapachach, które mają w składzie właśnie jaśmin sambak, czy nawet tutaj kwiat pomarańczy, który jest też dość intensywny czasem i gorzki, ale niektóre, przyglądam się niektórym perfumom, które mają je w składzie i ja je lubię, więc to zależy wszystko od tego stężenia połączenia. Buteleczka przepiękna, natomiast zapach dla mnie naprawdę nie mogę powiedzieć okropny, bo to jest piękna kreacja, ale jest po prostu nie dla mnie, jego nie znoszę. I każdy zapach Elisab, nawet jak się jakoś zmuszam i otwieram na niego, kończy się, że to nie jest mój zapach i staram się po nie po prostu nie sięgać. Następnym zapachem, który był zapachem przedstawianym w takim fajnym odcinku Zapachy drugiej szansy, to jest In Love With You, Frizz Armaniego, kupiony w bardzo dobrej cenie. No i słuchajcie, dobra cena i na tym się zakończyło. Jeśli mogę powiedzieć o tych zapachu, on jest bardzo taki powietrzny, też bym powiedziała taki ziemisty, bardzo chłodny, świetnie odtworzona ta chłodna nuta tego zamrożenia, właśnie tego frizz. Już Wam powiem dokładnie, co tam w tych nutach jest. A więc jest to taki drzewny, paczulowy zapach z peonią, jaśminem sambak, konwalią. Ja tej konwali w ogóle tu nie czuję, z takimi drzewnymi nutami. Miał być to świeży taki zapach, gdzieś tam właśnie taki dający ocucenie, orzeźwienie. Dla mnie jest to zapach bardzo nieudany i te kolejne wersje tego In Love With You. Ja chyba nawet wąchałam In Love With You i też nie za bardzo mi się podobał. Ten zapach jest gdzieś taki ziemisty, taki jakiś chłodny, taki, no daje to uczucie właśnie takiego chłodu i takiej, jakby to określić, takiej bryzy, ale ta bryza jest bardzo taka dusząca, jest taka gdzieś tam zanurzona w powietrzu. Jest to na pewno zapach bardzo, bardzo ziemisty.
No i powiem Wam szczerze, że nie mogę się do niego przekonać. Jak widzicie, jest tu cała buteleczka, to jest 50 ml. Nie jest to zapach, po który ja bym w ogóle sięgnęła. Ja nie wiem, ja powiem Wam szczerze, tak między nami, że ja coś ostatnio do zapachów Armaniego nie ciągnę. Podoba mi się oczywiście Sea i te wszystkie piękne edycje wokół Sea. Natomiast ogólnie oprócz tutaj tej pięknej kolekcji Privé, jakoś Armani nie jest moim naczelnym tutaj kreatorem perfum. I ostatnim zapachem, może będziecie zaskoczone, ale jest to zapach, który ja Wam przedstawiałam w Rarytasach z Ameryki. Jeśli chcecie właśnie takie trochę inne zapach, które są mniej znane i wiążą się tu z innymi trochę markami, to właśnie tam przedstawiam Erin Cedar Violet, który był tu niezwykle popularny, jak tylko wyszedł. Ja teraz czekam na tą mimozową wersję, ale nie wiem, czy się doczekam. Ale może, która jest przepiękna. Piękna butelka, ja w ogóle uwielbiam te wszystkie butelki właśnie Erin. Mam tu też swój ulubiony, który jest tu też na mojej etazerce Rose de Grasse. Natomiast bardzo czekałam na ten zapach, w końcu jak go dostałam, byłam niezwykle nim podekscytowana, ale później rozczarowana. Ja Wam powiem tak. Ja nie wiem, jest coś w tym zapachu, co ja klasyfikuję, że są to zapachy koprowe. Czyli takie właśnie, bym powiedziała, herbalne, właśnie ziołowe. Gdzieś przebije się ten koper, który ja po prostu kojarzy mi się tylko i wyłącznie z ogórkami i z kuchnią. I ja nie mogę tego używać. Tutaj Erin zawsze właśnie tworzy perfumy, które kojarzą mi się z dzieciństwem, z jakimiś takimi marzeniami albo jakimiś takimi obrazami ze swojego życia. Tutaj miałoby być właśnie takie super świeży, jakby to powiedzieć, odwiedziny w lesie. No, kiedy te liście już spadają, są piękne, piękne kolory wokół, oczywiście pięknie ubrane drzewa właśnie w te opadające liście, czyli taki właśnie przepiękny spacer w środku, czy nawet Central Parku, jak ona to powiedziała, czy gdzieś na obrzeżu w Nowego Jorku. I to z takimi liściami fijołkowymi. No i oczywiście drzewem cedrowym. No i on mnie bardzo rozczarował, bo dla mnie ten zapach, ja się z nim męczę, ja go nie mogę w ogóle nosić, jak wszystkie inne mogę łączyć ze sobą, lejerować i nosić ten zapach. Przypominam po prostu koper. Ja wiem, że ja mam coś takiego, że niektóre zapachy właśnie oddają na mnie taki koprowy jakby niuans, który przebija się. Jest jeden bardzo znany zapach, też Hermé, który tak na mnie pachnie, więc generalnie ja nie mogę powiedzieć, że to jest korzenny zapach, bo na przykład Hermé jest takim, ale no jest nie z mojej, tak powiem, półki. Piękna butelka. Nie będę chciała się go pozbyć ze względu na to, że kolekcjonuję Erin. Miałam tą możliwość też rozmawiania z nią ostatnio i chciałabym właśnie też tutaj, że tak powiem, pokazać Wam ten nowy zapach mimozowy. No ale ten zapach mnie bardzo rozczarował. Nie jest to moim ulubionym zapachem. I słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Właśnie troszeczkę inny, bardziej o takich, które zapachach, które nie są moimi ulubionymi, które nie skradły mi serca. Dziękuję Wam za uwagę. Oczywiście zapraszam koniecznie do subskrypcji. Kto jeszcze nie subskrybuje, do szerowania, bo to też ważne, żebyśmy szerowały to, co lubimy, swoich ulubionych tu youtuberów też, czy osoby, które cenimy. No i oczywiście dziękuję za te osoby, które są ze mną, które subskrybują, które lajkują, które zawsze zostawiają komentarz. Ja bym chciała, żebyście właśnie napisały w komentarzu, które zapachy wy kupiłyście albo w ciemno, albo po prostu wydawało Wam się, że podobają Wam się, a oczywiście okazało się na odwrót. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!